Zapraszam na część drugą, Rene Grajewo. Niedziela. I tutaj... Co tutaj mamy? Nie ma właściciela, pocztowe. O, pocztowych to dzisiaj to jest bardzo dużo wybór. I ceny od 10 zł do 200 zł. Także... Pańskie pocztowe? I w jakiej cenie pan ma te pocztowe? Do ilu? Od 10 do 20 zł pocztowe. Także duży wybór, ładne kolory. Obrączkowane. Tutaj też ładne. Te czerwone, pstrokate. Tam widzę szymelka, ładna samica. Także od 10 do 20 zł pocztowe. W Grajewie na rynku można kupić. O. I motylek. I ile ten motylek piękny? Ile? 50 zł motylek na długim dziobie, łapciaty. Ładne kosmy ma. O, ładnie się prezentuje, ładny kolor ma, nie? Podoba mi się. A te? 30 zł. A te meweczki? Po 20 zł meweczki. A to para, tak? 20 zł para? 20 zł para meweczki, ładne. O. Ładnie się ten. I murzyny te czarne. Ten staluszek, ile samczyk? 300, ładny samczyk, ładnie się prezentuje, ładnie grucha. Tak? A to jest, nie? No para to dwa, nie? No. No to z młodymi to tak bywa niekiedy, nie? No. A ten też ekip... No. Jaka cena też? 8 dych to szeki para. Tych staluszków teraz takich ładnych to mało, nie? W tamtym roku więcej było widać, nie? Teraz? No. No i bóweczki mamy. Nie, to są wywrotki. A barno w główki, no, bo to zawsze podobne niekiedy, nie? Oj, wołoszanskie ładne. Zainteresowanie od razu jest, nie? Jak ładne ptaszki. Już mało w klatce zostało. I po ile sprzedajesz? 100 zł sztuka wołoszanskie, już tylko dwa zostało. A te barwnogłówki? Też po 100 zł, ładne. Ładne są, także... I co ci jeszcze z nich zostało? Co z nich zostało? 3 samczyki.
Polsce złoty barwnogłóweczki. Ładne. Także kolega tu zaprasza do Grajewa. Wołoszanskie też bardzo ładne. Też już tylko dwie samiczki zostało. Tu klateczka, nie ma właściciela, gdzieś poszedł. O. A pawiki u pana po ile? Po 20 za łeb, tak? Pocztowe. Wczoraj łapałem pół dnia, kurwa, i poszła. No i wywroteczki mamy. Czarna chyba para. A w jakiej cenie te wywrotki u pana, te ładne? 300 zł ładne wywrotki. A motylki też chyba w parze, nie? Tak. 300 zł i par krymeczki, krymek. Samczyk i jaka cena? 200 zł samczyk. Co pan tak się trzęsie, zimno? Zimno. No zimno, chłodno jest, nie? Wiosna, chłodno, nie? Pocztowe mamy. No, tak trzeba, nie? To ile teraz masz? Masz 500? No, będzie z tyle, nie? Tak? No. Jest trochę. Tylko... Twoje pocztowe? I w jakich cenach masz? 200. Sztuka? Tak. Ty lotujesz? Za parę. Za jednego, nie? Możliwe? No czemu? Sobie po 20-30 tysięcy pocztowe, zależy jak. Skąd ty ten, nie? I sobie po 10 i po 5 zł, nie? A, Murzyny. Nie ma właściciela, gdzieś uciekł. Poszedł na pewno se dokupić, doparować. A tutaj... To twoje? Nie ma właściciela? Nie ma. Poszedł. Tak. A na CPN poszedł. Zatankować paliwo. A nie wiesz, w jakiej cenie on to sprzedaje? Ale mniej więcej ceny nie słyszałeś? A u ciebie te bocianki ile? 1,80, a druga 40. Motylki to twoje? Nie? Nie ma właściciela?
Widzę Krymek, samiec. Ładny. O, i maweczka. No to kurwa. Kaszuje? Po ile ty masz wejszkopy? 7 dni. Za 3? Co? Za 3? Z tobą. Tak? Ruszaj się, Pelas. To 70 zł jeden? Słucham? 70 zł jeden? Nie. 70? Nie. Za 3, 70? Nie, za 70 parę. A, parę, tak? Też mój samiec. Samice mam wolno, a tam ten samiec jest. Jest samice. No, mam wolno. To co? Za 53? Co? Za 53? Nie. No to. Nie. No to. Bo tutaj dla pani Ewy brakuje. Mówisz, za 50 by wzięła te 3. Dobrze daje, pomyśl sobie, bo potem będzie żałował, zajdzie do domu, że nie oddał. No, no. A szaryki? Szaryczki czarne. A po ile masz te szaryczki czarne? Po 4,50 zł sztuka ładna, czarna. Tu bociany mamy, piękne, para. Nie ma właściciela, gdzieś tam poszedł. Pocztowe. I w jakiej cenie pocztowe mamy? Białe po 30, a te po 2. Białe. Po 30, a tamte po 20. O, tutaj ładnie zrobione, klateczka, gołąbki sobie siedzą, wygodnie. Widzę, że hodowca dobrze pomyślał, dobrze widać. Ładnie zrobione. Także... A ta parka, to jak oni, standardy czy standardy. Standardy, no to się znam trochę na gołębiach, nie? No. I jaka ich cena? 80 zł, a z którego mnie roku? Sześcioletnie, no to już trochę mają, nie? No to widać, nie? Na to kupione, tak? A to tam, tutaj to pańskie, nie? No ładnie klatka zrobione, sobie siedzą. No. No, na pokaz. No. No. No ale też na kijkach siedzą, też trochę się brudzą, nie? No, kubkę zrobi i komu na plecy o tamtemu zrobił. No, no trzeba dbać niestety, jak się ładne ma, nie? O, tutaj transulskie mamy, piękne, ładne, u pana, nie? Nie pana? Nikt się nie przyznaje do swoich? A. Te transulskie w jakiej cenie mamy? Po 100 zł. Szaryczki. A szaryczki czarne te? Po 30. I tutaj mamy żółte. A te żółte?
Ale to parzyste, czy nie? Aha. 130 zł para. I króliki mamy, srokacz. Ładny. O, samica ładna. Gdzieś 5-6 kg ma, nie? No, 6 ma ładna, nie? Roczna czy? Z półtora roku. Z półtora, te. Te nowe czerkaskie po ile? Po 50. Trochę mają zaciągi, nie? No. No bo oni niekiedy rzucają, no. Tutaj króliki mamy. Samice. I w jakich cenach oni? Do Belgii? Nie, nie, mieszanka. Za stówę trzy samice. O. To niedrogo. Nie przypadkiem Bogdan Bąkiewicz. Nie? Nie, 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 nie. Człowiek chce kupić, ale to w podziku. Jurek Gołębi osobne. Aha, to pytam. No. No, no. No, także możesz i mnie obejrzeć. Także trzy sztuki ładne za 100 zł, także niedrogo. Trzy ładne samiczki, no. No, jeszcze ten. Bogu. No. Głodny był aż kurwa ten. No, kurwa, jaki głodny za to. Może jakaś trefna. Jedna tylko. I po ile ich masz? Nie ma właściciela. To pocztowe. Też nie ma właściciela. O. Można. Jak nie chcesz, to nie. Nie chcę. Nie, to nie. Nie ma problemu. A kremki w jakiej cenie? 50 zł para, tak? 50 zł kremki para. Wywrotki mazurskie ładne. Nie ma właściciela. Także...
krymki. O, i tutaj mamy hodowcę, piękne ptaki ma. I ten szek samczyk w jakiej cenie? Stuwa, tak. A te motylki? Tamta 100 zł, a tamta stuwa. Tamte 5 zł, tak? No. No, ładnie, ładnie. Saksońskie. Jak? Saksońskie. Saksońskie się no, używają? No. A pan kupił, nie? Kupił ja dzisiaj. Nie, ładne to ładne. No. To też jest ładne. Się kupuje ładne. No, trzeba się cieszyć, nie? Takimi, nie? No. Ja pobrunować pobrunowałem. Też gdzie dałem rady, to zbrunowałem, nie? Ale z tego co? Bo to, że z tego wtedy ten tydzień nie padało, to obciągnęło, to potęgło. Króleczki, nie ma właściciela. Tu nie ma właściciela, patrzę ten koroniasze w parze czerwony, chyba z czarnym. Nie. Brodawczaki. Parka, też nie ma właściciela. Motylek samczy, o i kury są. Koguciki, kogucik ładny. Tutaj czarny, pokaż się, co tak się chowasz, to chyba kurka ta czarna, czy kogucik, nie, chyba kogut będzie młody, nie ma właściciela, nie ma kogo się zapytać. Pocztowe. Tutaj też ładna para, nie ma kogo się zapytać. Pocztowe. Orzeszowskie.
A te w jakiej cenie masz? Stówkę, tak? Jak oni się nazywają? Wywrotek? O, rzeszowskie ładne. Pocztowe boki, młode. Chyba tegoroczne. Tu mamy pocztowe, ładne. O, i tutaj kapucyny, nie ma właściciela. I rysie. Rysie. Dużo ładnych ptaszków dzisiaj. Frekwencja bardzo duża jest na ryneczku. Pogoda dopisała, nie pada na razie. To znaczy gołębie będą. Słabo widać w tych klatkach. No. To okrutnie, czy musiał spalić. A to garwacze? Tak. I w jakie oni cenie? 180, tak? Parę? A pokaże pan, jakie oni tam ten kosmy mają. No trochę ma zaciągów. I to para parzysta? To co, za 50 pójdą, nie? Nie, no tak, bo zobacz, jakie zaciągi ten ma, nie? Jakie ten kosmy słabe. 50 zł to... No trzeba jeszcze umyć ich, nie? Ile roboty, nie? No, to ładuje do klatki za 50. No to, to wrzuca. Także... Pani Ewa lubi takie gołębie. To są garwacze czeskie, siodłate. Także... I kobieta no, będzie dźwigać. No i nosi. No ktoś musi, nie? A transulskie w jaki ten transel? 60 para. Tak, a kapucyn? Kapucyn samczyk. Jaka cena? Kupiony. Kupiony, tak. No. Jak 100 bym dał, to by odsprzedał, nie? 90 to tak? Sprzedał. Za 90, nie? O. Jak wejść, to wychodzić. Jurek gołębie ozdobne na YouTubie. Jurek, tak? Jurek gołębie ozdobne. No, no będziesz dzisiaj możesz oglądać. A tutaj co mamy? Motyle? I w jakiej cenie? Zależy, od wydychy. No bo ptacie co tego, to się trzeba. Patrzę, chyba przebrane nieźle, nie? Co? Chyba przebrane już, nie? Trochę. A tak jak wszystkie, to inna cena by była, nie? Droższe by no. Były. Wszystkie to po 10, nie? Nie, no po 15.
Po 10. Nie ma nad czym się zastanawiać. Po 10 zł, pani Ewa, mówi, bym wzięła, nie? Po 15 trochę mówi, że jest za drogo, nie? Się krzywie. Za mało. No, za mało, nie? Weźmie połowę za tydzień. No. Potem by mogła spać? No. Spać. No, ale dużo nie ten, te kosmy mają takie niezaciekawe, nie? Trochę piórek tych białych, nie? No. No, pomyślimy. O, tutaj mamy. Jeszcze... Jeszcze trochę tam zostało do obejrzenia. Tutaj już byliśmy. O, sokoły. Para białych, ale nie ma właściciela. Także tutaj rynek w Grajewie jest pod zadaszeniem. Chociaż jak pada, to fajnie jest. Nie przeszkadza. Pańskie? I w jakiej cenie ich masz? Kupione. No. A te wejszkopy w jakiej cenie masz? Dwa samce. W jakiej cenie? Sześć by chciałem wziąć. Tak. Dzień dobry panu. Te jaśniaczki w jakiej cenie? Po 15 zł. Po 15 zł jaśniaki, ładne. I tutaj mamy rzeszowskie. I w jakiej cenie rzeszowskie? Po 60 zł rzeszowskie. To młode, nie? Młode, nie? Młode rzeszowskie samiczki. I tu jaśniaki. Budapeszty. Ile ten Wołoszanski? Półtorej sztuki. To para czy jeden? Jeden tak?
już tamto niewiele miał, to 3 sztuki chciał do tego. No jak ładne, to tyle chodzą, nie? A Budapeszty w jakiej cenie masz? Po 30. Po 30. A Transulski? 50. 50 zł, nie? No i będzie zbierać. I tutaj saksonskie dwuczuby. Ale której? Dobra, to ci. Dobre i lepsze. To pańskie te saksonskie? I w jakiej cenie oni? 100 zł para. 100 zł para. No jak ten. No i króliki. Ładne. A te koroniarze w jakiej cenie? 80 zł. To para parzysta? Para parzysta koroniarzy. A ten królik, samiczka? Chyba kotna, nie? Bo taka gruba, nie? Jaka cena? 100 zł. No. Już 10 będzie miała, nie? Młodych? No ale tak widać po niej, że będzie. No. I na tym dzisiaj kończymy. U pani Ewy udane zakupy, zadowolona, buzia uśmiechnięta, tak powinno być. Zapraszamy do oglądania i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, że jesteście z nami. No, do widzenia, zapraszamy.